Okay, amor. Okay. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Maksym Szatan, a spotkanie nasze będzie tłumaczyć Pani Magda Bożek. Witam serdecznie i od razu parę słów o autorze, którego pewnie wielu z Was zna, bo książki Maksyma wydajemy już od kilkunastu lat. Nawet nie potrafiłam ostatnio zliczyć, ile wydaliśmy, ale jest to już prawie 20 tytułów i kolejne w drodze, a spotykamy się z okazji tejże książki, akurat ona jest w odbiciu lustrzanym, prawdopodobnie, a może ją widzicie dobrze, książka Sygnał, która właśnie dzisiaj ma swoją premierę. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et d'avoir avec nous notre auteur Maksym Szatan, un auteur très très connu en France et aussi en Pologne, dont nous éditons les livres depuis quelques années. En fait, j'étais incapable de savoir exactement combien de titres nous avons édités, mais presque 20 titres. Aujourd'hui, c'est la première de la sortie polonaise du Signal et d'autres titres sont en préparation. Pierwsze z książek, które wydaliśmy, właśnie to jest kolejne wznowienie, to jest Trylogia Zła. I pamiętam, Maksym, jak przyleciałeś do Polski w 2006 roku, by tę trylogię promować. Twoja pierwsza wizyta w Polsce to był Kraków. Pamiętasz jeszcze tę wizytę? Nous avons réédité certains de vos livres, justement la trilogie du mal. Et je me rappelle qu'en 2006, quand nous l'avons édité en polonais, c'était la première sortie en polonais, vous êtes venu à Cracovie. Maksym, est-ce que tu te souviens de cette visite? Bon, bien, très très bien. J'avais eu un coup de cœur pour la Pologne et pour Cracovie, puisque je me souviens très bien, et Sonia doit s'en souvenir, on avait un moment, et je lui avais dit, j'ai très envie un jour de situer un morceau d'un de mes livres, un bout d'un de mes livres dans cette région, et je le ferai un jour. Bardzo dobrze wspominam ten pobyt w Polsce, zresztą zakochałem się w Krakowie i myślę, że Sonia doskonale pamięta, że podczas naszej rozmowy powiedziałem, że chcę kiedyś umieścić fragment, część książki w Krakowie albo w tej części Polski i zrobię to pewnego dnia. Tak, oczywiście, że pamiętam i po kilku latach pomyślałam sobie, ach, pewnie tak powiedziałeś, żeby nam zrobić przyjemność, aż tu nagle dostałam od ciebie wiadomość, że planujesz wizytę w Polsce, by w jakiś sposób umożliwić ci indywidualne zwiedzanie kopalni soli w Jeliczce. Je me rappelle très très bien, bien sûr, mais quelques années sont passées, je me suis dit, ah, il a dû le dire comme ça pour me faire plaisir. Et puis un jour, je reçois un message que tu veux venir en Pologne et tu voudrais que je t'arrange une visite à la mine de sel de Wieliczka. Exactement, je m'étais documenté sur la région de Cracovie, j'avais trouvé l'histoire de la ville formidable et j'avais découvert cette mine de sel sur Internet. Sonia avait dû m'en parler, je crois, une fois. Et j'avais envie de venir la visiter parce que j'étais en train d'écrire un roman et je savais qu'il y aurait une partie de ce roman qui serait située en Pologne, dans la région de Cracovie. Tak, zresztą dużo czytałem o Krakowie i o regionie i odkryłem przy okazji istnienie w ogóle kopalni w Wieliczce. Być może Sonia mi zresztą o niej na pewno powiedziałem. I ponieważ pisałem wtedy powieść, bardzo chciałem, żeby część akcji działa się właśnie w tej kopalni. Tak, i rzeczywiście chyba rok później ukazała się książka, w której akcja przenosi się właśnie do Krakowa, do kopalni soli w Jeliczce. I o ile dobrze pamiętam, to był plugawy spisek, La Conjuration Primitive, prawda? Oui, en effet, et un an après, effectivement, dans un livre, si je me rappelle bien, c'était La Conjugation Primitive, l'action se passe justement à Wieliczka. Exactement, exactement. J'ai honoré ma parole, mais je ne l'ai pas fait juste parce que j'avais envie de faire plaisir.
je l'ai fait parce que j'avais adoré cette région, qu'il y avait une atmosphère qui me parlait en tant que romancier. Et j'avais envie de retranscrire. Tak, dotrzymałem słowa, ale nie zrobiłem tego tylko po to, żeby dotrzymać słowa, ale dlatego, że byłem zafascynowany tym regionem, tym miejscem i chciałem to zrobić. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot avec la Pologne dans mes livres. Je pense que j'y reviendrai bientôt. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o Polskę w moich powieściach i myślę, że jeszcze coś będzie. A ponieważ już wiemy, że dotrzymujesz słowa, to już nie mogę się doczekać. Et maintenant on sait que tu tiens la parole, donc j'attends avec impatience. Póki co, parę słów o książce Sygnał, Le Signal. Książka, akcja książki dzieje się w małej miejscowości na północ bodajże od Bostonu. Bohaterowie przenoszą się do takiej idylicznej miejscowości, zmęczeni szybkim życiem w Nowym Jorku. I ta idylla dość szybko zostaje przerwana dziwnymi, niewyjaśnionymi zdarzeniami, których ilość tych zdarzeń potęguje i zaczynamy wraz z bohaterami odczuwać coraz większy strach i obawy. W tej książce widać sporo inspiracji książkami Stephena Kinga. Czy się nie mylę? Maintenant, je voudrais passer dire quelques mots sur notre nouvelle édition, Le Signal. L'action de ce livre se passe dans une petite ville, si je me rappelle bien, au nord de Boston. C'est une cité idyllique où les héros ont quitté New York, fatigués par la vie et veulent vivre dans un lieu très idyllique. Et tout à coup, cette idylle est coupée par des événements de tragiques qui sont de plus en plus denses et qui nous font monter la peur, le ressentiment de la peur. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu t'es inspiré des œuvres de Steven Spielberg pour ce livre? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai lu Stephen King quand j'étais adolescent, j'ai été fasciné par ses romans. J'ai adoré éprouver de la peur en lisant, je pensais que c'était impossible. Et j'ai eu envie de retrouver cette sensation-là, mais cette fois-ci en tant que romancier. Tak, jako młodzieniec czytałem powieści Stephena Kinga. Byłem zafascynowany tym odczuciem strachu, które odczuwałem podczas czytania i chciałem odczuć to poczucie strachu, ale tym razem jako pisarz. Jest un livre, jest à la fois un hommage aux auteurs de la littérature fantastique, de la littérature de l'épouvante. Et puis, c'est aussi, moi, ma manière de me permettre d'écrire tout ce que j'ai envie, de ne pas avoir de barrière pendant l'écriture. Książka ta jest pewnego rodzaju hołdem dla pisarzy literatury fantastycznej i również sposobem na pisanie bez żadnych ograniczeń. Que la petite ville de Mahingan Falls où se passe l'histoire est une petite ville que j'ai inventée. J'avais envie de pouvoir connaître chaque ruelle, de pouvoir connaître toute son histoire et de pouvoir raconter aussi l'histoire de chaque personnage si j'en avais besoin et si j'en avais envie. Miasteczko, w którym dzieje się cała historia, jest to miasteczko całkowicie przeze mnie wymyślone, ponieważ chciałem znać doskonale każdą uliczkę, każdego mieszkańca, całą historię i chciałem dopisać, jeżeli bym potrzebował osoby lub też historię. I en même temps, c'est un roman très personnel, puisque le héros est par moment un personnage qui me ressemble, puisque c'est un romancier. Et qu'il est marié à une femme qui est une star de la télévision, qui est mon cas dans la vie en France. Et donc, il y a un mélange entre quelque chose de très personnel dans les héros et quelque chose qui est carte blanche à mon imagination dans le décor.
Jest to jednocześnie też powieść bardzo osobista, ponieważ bohater jest pisarzem, jego żona jest znaną dziennikarką, tak jak to ma miejsce w moim osobistym życiu. Tak więc to jest takie połączenie z jednej strony bardzo osobiste, jeżeli chodzi o bohatera, i całkowicie wymyślone, jeżeli chodzi o dekoracje. No właśnie podczas lektury miałam nieodparcie ciągle wrażenie, jakbym czytała to, ten materiał wręcz o tobie. Jedyna różnica to chyba tylko wiek dzieci, bo prawdopodobnie podczas pisania twoje dzieci miały po kilka lat. W dalszym ciągu są jeszcze młode, ale chyba wtedy miały może po 2 i po 6 lat. A twoja żona to przecież znana dziennikarka telewizyjna, więc tych analogii rzeczywiście widziałam sporo. I plus fakt, że mieszkacie przecież też nie w Paryżu, tylko na północ, w małej, urokliwej miejscowości. Justement, en lisant ce livre, j'avais l'impression de lire une autobiographie sur toi, puisque justement, ton épouse est une journaliste connue et que vous avez 2 enfants. Je crois juste que l'âge des enfants change parce que j'ai l'impression qu'au moment où tu as écrit ce livre, tes enfants avaient 2 et 6 ans, je ne me trompe pas. Il y a plus d'analogies parce que, pas comme vos héros du livre, vous habitez dans une petite ville au nord de Paris. Ouais. C'est vrai. Et on habite une maison qui est un peu isolée au milieu d'arbres, presque dans une forêt, comme les héros dans le livre. Tak, i na dodatek mieszkamy również w lesie, w domu, który znajduje się w lesie i który jest daleko od wszystkiego. La différence, c'est que moi, j'ai cherché à rencontrer des créatures surnaturelles que je n'ai jamais trouvées, sauf dans mes livres. Różnica jest taka, że ja chciałem znaleźć jakieś fantastyczne stwory, szukałem ich w lesie, a mój bohater je znajduje. Mamy pozdrowienia od twoich wiernych fanów i prośbę, żebyśmy za dużo nie ujawnili z treści, więc tu chciałam uspokoić, na pewno dużo nie ujawnimy, książka jest obfita, wiele wydarzeń, jest obszerna, więc nawet zagłębiając się teraz w te szczegóły, czytelnik będzie mieć jeszcze sporo frajdy z czytania. Là, je viens de lire quelques commentaires de tes fans avec des demandes qu'on ne dévoile pas trop l'histoire du livre, mais je vous assure, on ne dévoilera pas trop puisqu'il y a tellement de choses qui se passent que vous aurez beaucoup, beaucoup de joie en lisant le livre. Oui, je ne dirai rien et le livre est très gros, il se passe beaucoup de choses, on ne gâchera rien sur la fin. Nic nie powiem, a książka jest bardzo gruba, bardzo dużo się tam rzeczy dzieje i nie powiem, jak się kończy. Jest gruba jak właśnie książki też Stephena Kinga. W miarę lektury przenosimy się właśnie w ten pozornie idylliczny świat, który umiejscowiony jest, tak jak powiedziałeś, trochę bardziej wyobraźni, ale akcja toczy się wyraźnie w Stanach Zjednoczonych. I tu właśnie chciałam cię zapytać o tą lokalizację, bo część twoich książek ma akcję we Francji, a część w Stanach Zjednoczonych. I wyprowadź mnie z błędu, ale taką nasunęłam sobie konkluzję, że te książki, które mają akcję w Stanach Zjednoczonych, to są takie bardziej dynamiczne, typowe thrillery, właśnie często z odniesieniem do klasyków gatunku jak Stephen King, a te z akcją we Francji są oczywiście też dalej thrillery, ale z takim jeszcze dodatkowym przesłaniem, może trochę filozoficznym, z natury poszukiwania przyczyn zła. Czy się mylę, czy tak rzeczywiście postępujesz, umiejscawiając akcje w różnych miejscach? En effet, le livre est très gros, comme les livres de Stephen King. Il y a un monde idyllique, un monde très imaginaire, et qui se passe aux États-Unis. Mais par contre, l'action est bien située aux États-Unis. Je vois que dans tes livres, une fois l'action se passe aux États-Unis,
et une autre fois en France. Corrige-moi si je me trompe, mais les livres où l'action se passe aux États-Unis sont plus dynamiques, sont vraiment des thrillers presque des classiques dans le genre. Et les livres dont l'action se passe en France, bien sûr, c'est toujours, il y a beaucoup d'action, mais il y a plus de réflexion philosophique sur la nature du mal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? Oui, c'est possible. J'avoue que je ne m'étais jamais posé cette question en écrivant. J'essaie de trouver le décor qui sera le plus adapté au livre que je, à l'histoire que je vais raconter. Być może faktycznie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Właściwie bardziej szukam dekoracji, która, znaczy tła, które byłoby, dopasowałoby się do akcji mojej książki. Donc, il y a certains romans, en effet. Plus philosophiques qui se situent en France, ça c'est vrai. J'ai des thrillers policiers vraiment qui se passent en France, dont La Conjuration primitive dont on parlait tout à l'heure, qui à un moment se passe en Pologne. Mais le choix se fait vraiment sur ce que j'ai envie de raconter. Je vais développer. Faktycznie część moich książek ma akcję we Francji i są bardziej filozoficzne, ale część książek są to thrillery takie bardzo klasyczne, których akcja się dzieje we Francji i czasami w Polsce, ale bardziej wybieram tło pod względem tego, co chcę pokazać w książce i jak mi bardziej tło pasuje do akcji danej książki. Quand je situe une histoire aux États-Unis, je le fais parce que aux États-Unis, il y a quelque chose qui est presque international. Une histoire américaine, on va tous facilement la visualiser parce qu'on a vu des films, des séries, on a lu beaucoup de livres américains. Alors qu'une histoire en France, c'est souvent très particulier autour de la mentalité des Français. Gdy umiejscowiam akcję w Stanach Zjednoczonych, jest to akcja taka uniwersalna. Bardzo łatwo każdemu z nas sobie wyobrazić miejsce, w którym się to dzieje. Każdy z nas oglądał filmy, serie filmowe, czytał książki, więc dużo bardziej jest to taka międzynarodowe tło. Gdy akcja się dzieje we Francji, są to bardziej faktycznie takie metafizyczne odczucia. Et j'imagine que quand je situe l'histoire en France, inconsciemment, je dois probablement me détacher des codes de l'écriture à l'américaine pour m'autoriser ça, plus de liberté dans les digressions et dans notamment peut-être les phases un peu plus philosophiques, en tout cas les phases de réflexion. I faktycznie być może, kiedy piszę książkę, której akcja się dzieje we Francji, podświadomie gdzieś opuszczam taką międzynarodową konotację. Jestem bardziej wolny w swoich wyborach i być może w takich konotacjach filozoficznych. Jednak w większości książek poruszasz temat zła, do jakiego są zdolni ludzie. Nie masz wrażenia, że mamy do czynienia z coraz to większą ilością zła na świecie, które się objawia na różne sposoby, akty terrorystyczne, kolejne wojny, skutki, jakie już doświadczamy pandemii, to wszystko sprawia, przynajmniej ja tak to odnoszę, że z tym złem mamy do czynienia coraz to częściej i więcej. Oui, mais dans tous tes livres, tu touches la question du mal, la question du mal des hommes. N'as-tu pas l'impression qu'il y a de plus en plus de mal dans le monde actuel? On le voit par les actions terroristiques, par les guerres, par les effets de la pandémie actuellement. Tu n'as pas l'impression que de plus en plus on touche ce mal? Je ne sais pas si on le touche de plus en plus, mais en revanche, il y a de plus en plus de moyens de le voir si on le cherche. Ça, c'est possible. La question est, qu'est-ce que c'est que le mal réellement? Est-ce que c'est une action de destruction qui dépasse l'espèce humaine? Ou est-ce que c'est quelque chose inhérent à l'homme qui est dans l'espèce humaine? C'est déjà très bien. Nie wiem, czy doświadczamy więcej zła, czy mamy większe możliwości doświadczenia tego zła i dostrzeżenia
tego zła. Tak naprawdę zastanawiam się, co to jest to zło. Czy to jest coś, taka destrukcja poza nami, poza człowiekiem, czy to jest coś właściwego dla człowieka? Moi, ce que je fais avec mes romans, c'est que j'essaie de raconter une histoire, et cette histoire est un prétexte pour réfléchir ensemble sur ce que c'est que le mal. Toutes différentes définitions selon les livres. Tak naprawdę opowiadam historię, ale poprzez tą historię chciałbym, abyśmy pomyśleli o tym, co to jest to zło, aby zdefiniować to zło. Parfois, je le fais avec des romans qui sont des romans policiers, des thrillers très cartésien, très très réaliste. Et parfois je le fais avec des romans qui sont plus fantastiques ou surnaturels. Czasami opowiadam tę historię poprzez takie thrillery, bardzo kartezjańskie, ułożone w bardzo logiczny sposób, a czasami są to powieści bardziej ze świata fantazji, bardziej wymyślone. Permet de d'avoir différents angles pour traiter de la question du mal. Pozwala mi to na dostrzeżenie różnych sposobów myślenia na temat zła. Est-ce qu'aujourd'hui le mal est plus visible, est-ce qu'il émerge davantage dans la société, dans le monde, ou est-ce que ça n'a rien à voir et qu'on cherche à donner un sens à quelque chose qui n'en a pas? Ça, c'est une vraie question et j'aimerais bien y répondre dans un de mes prochains livres. Czy to zło to jest coś, co jest coraz bardziej widoczne, czy też my sami staramy się nadać jakiś sens czemuś, co tak naprawdę nie ma aż taki, nie jest takie ważne. Jest to takie prawdziwe pytanie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zadać go i odpowiedzieć w mojej następnej powieści. No właśnie, bo wydawałoby się, że skoro ludzkość doświadczyła już tyle zła, powinna wyciągać konsekwencje i uczyć się na błędach. Tymczasem tego zła jest wciąż tak dużo i nowe środki komunikacji sprawiają, że wiele ludzi wręcz inspiruje się, by tego zła jeszcze coraz to więcej nadużywać i pokazywać go. Justement, on peut penser que l'humanité a déjà vécu tellement de mal qu'elle devrait apprendre sur ces événements qu'elle a passés, sur son histoire. Et en fait, maintenant, on voit que peut-être les moyens de communication permettent aux gens de s'inspirer et de faire encore plus de mal. Oui, c'est possible. La question, c'est est-ce que finalement il y a quelque chose qui nous pousse à faire le mal? Est-ce que biologiquement, on est poussé à s'autodétruire? Ou bien est-ce qu'il y a une forme de puissance supérieure, une entité qui nous domine? Ou bien est-ce que c'est juste la coïncidence de très nombreux individus qui font le mal parce que la société les met dans un contexte qui le permet? Tak, właściwie to jest takie pytanie, co nas popycha do tego zła? Czy to jest nasza biologiczna właściwość do autodestrukcji, która jest jakaś siła wyższa i nic do tego, na to nie możemy poradzić? Czy też to jest jakiś zbieg okoliczności, która powoduje, że to zło się wyzwala? To są des causes du mal, que je traite selon mes livres. Dans un de mes livres qui s'appelait La théorie Gaïa, j'ai traité du mal comme une forme de programmation biologique. W jednej z moich powieści właśnie, zastanawiając się nad tym, skąd się bierze zło, twierdzam, że jest to zaprogramowane biologicznie. Dans d'autres de mes romans, je parle du mal comme quelque chose de qui dépasse l'être humain. W innych moich powieściach mówię o tym jako coś, co jest ponad człowiekiem. Un autre de mes livres, je parle du mal comme une forme d'incompréhension de la société liée à la religion, et ça parle du terrorisme. W innych powieściach mówię o źle jako niezrozumienia społecznego i w tym przypadku mówię właśnie o terroryzmie. Et ainsi de suite, de roman en roman. En fait, chacun de mes livres est un prétexte pour essayer de trouver une définition différente de ce que pourrait être le mal. I tak od powieści do powieści, właściwie każda z moich powieści jest, staram się zdefiniować, co to jest zło. I tant que à terme, quand il y aura je ne sais pas combien de mes livres,
On pourra les lire comme des divertissements, mais aussi comme le portrait du mal dans la société moderne qui est la nôtre aujourd'hui. I być może kiedyś po tych wielu, wielu książkach będzie można przeczytać wszystkie te książki jako portret zła w społeczeństwie. No, ambitna perspektywa. Une perspective très Twoje książki też w dużej mierze wywołują w nas, czytelnikach, strach. Niektóre z nich mniejszy, ale niektóre z nich właśnie jak sygnał mają na celu, byśmy się bali coraz to więcej w trakcie lektury, coraz to częściej. Czy to jest jakiś twój ukryty zamiar? Czy ten wywoływany w nas strach to jest jakiś właśnie zamierzony cel? Co chcesz przez to osiągnąć? Quand on lit tes livres, on a peur surtout aussi. Est-ce que dans certains romans, on a moins peur, dans certains, dans d'autres, cette peur devient de plus en plus grande, comme justement dans Le Signal? Est-ce que c'est voulu? Qu'est-ce que tu veux atteindre par cette méthode? J'adore faire peur aux gens. Chcę, żeby ludzie się bali. J'essaie de revivre des émotions fortes que j'ai vécues comme, en tant que lecteur. Et donc, j'écris parfois certains de mes livres en allant chercher la peur à travers les mots. C'est très difficile d'avoir peur quand on est installé chez soi confortablement et qu'on est juste en train de lire un livre avec des mots. Tak, staram się przekazać te emocje, które odczuwałem, gdy byłem czytelnikiem, ja sam. Jest to bardzo trudne, gdy się jest bardzo dobrze, siedzi się w fotelu wygodnie i czyta się jakąś powieść, i też, aby przekazać poprzez słowa, zwykłe słowa, odczucie zła. La peur est une des émotions les plus difficiles à créer en littérature parce qu'elle implique de s'abandonner totalement au livre, alors que si on a peur, on peut tout à fait s'arrêter de lire, refermer le livre et l'émotion se détruit immédiatement. Jest taki strach, jest bardzo trudny do przekazania, ponieważ gdy się czyta książkę i nagle się boimy, to po prostu można zamknąć książkę, więc to jest bardzo trudne, żeby ten strach przekazać czytelnikowi. Donc, il faut parvenir à créer à la fois un sentiment de peur et à la fois un sentiment de curiosité suffisamment fort pour que le lecteur ait envie de continuer à avoir peur parce que la solution ou la vérité à ces questions, elle est après la peur. I jest to bardzo trudne, żeby z jednej strony czytelnik miał odczucie tego strachu i jednocześnie był bardzo stworzyć taką atmosferę zaciekawienia, aby czytelnik chciał odczuwać strach, żeby odczuć, co się dzieje dalej i jaki będzie wynik tego. J'écris des livres qui parfois sont des livres de l'enfant que je suis encore quelque part aujourd'hui. J'ai envie de rêver ou de faire des cauchemars à travers mes propres livres. Et dans cette idée-là, essayer de retrouver certaines peurs enfantines, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est très agréable à faire. Gdzieś pisząc moje książki, jestem po prostu dzieckiem. Staram się odszukać moje marzenia i moje koszmary i odnaleźć ten dziecięcy strach, który odczuwałem. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que Le Signal est mon livre qui fait le plus peur de tous les livres que j'ai écrits. I wydaje mi się, że Sygnał jest książką, która właśnie najbardziej wprowadza w takie odczucie z tych wszystkich książek, które do tej pory napisałem. Et même, il m'est même arrivé de me faire peur moi-même pendant que je l'écrivais. Ce qui n'arrive normalement jamais. I nawet zdarzało się, że sam się bałem pisać tą książkę, co mi się nigdy nie zdarza. J'écris normalement dans la journée, mais parfois j'écris aussi le soir ou la nuit. Et quand je suis dans mon bureau ici, la nuit, qu'il y a très peu de lumière, que je suis en train d'écrire avec de la musique, j'adore écrire avec la musique, et que soudain il y a un bruit parce qu'un oiseau est venu cogner à la fenêtre, comme ça, je suis plongé dans l'écriture d'une scène qui fait peur. Moi, il m'arrive parfois de sursauter.
Czasami, gdy siedzę tutaj w biurze, które widać, często piszę w dzień, ale czasami piszę w nocy, wieczorem w nocy, gdy są przygaszone światła, słucham jakiejś muzyki, jestem zatopiony w swoim pisaniu, w jakiejś scenie, która właśnie powoduje strasznej scenie i nagle słyszę jakiś odgłos, na przykład jakiegoś ptaka czy cokolwiek, nagle sam odczuwam ten strach. No właśnie, a zwłaszcza gdy mamy, tak jak w książce, sygnał, ten strach skonfrontowany, tak jak mówiłam wcześniej, z tą idyllą, jakiej doświadczają bohaterowie, no, takiej idylli właśnie mieszkania poza miastem i ty doświadczasz, czyli mieszkania w domu, w pięknym otoczeniu, stary dom, w którym coś może trzeszczeć, coś dziwnego być ukryte. Czy też ktoś może być ukryty, ale z drugiej strony mamy to piękne otoczenie i przyrodę dookoła. Więc może to zderzenie tego piękna przyrody właśnie z tym niepokojącym wydarzeniem wzmaga nam jeszcze tym bardziej strach. Justement, cette peur contractée avec le monde idyllique dans lequel tu vis, dans cette vieille maison, dans un bel entourage, dans cette vieille maison où il y a des bruits cachés, où quelqu'un peut être caché, mais qui se trouve quand même dans un bel entourage, c'est un heurte de deux mondes un petit peu qui fait encore augmenter cette peur. Oui, probablement, j'ai peut-être besoin de peur au milieu de cet endroit un peu comme un cocon, un peu rassurant. Być może potrzebuję tego strachu w tym takim kokonie bardzo, bardzo pewnym i przyjemnym, który jest wokół mnie. Rends compte que même en devenant adulte, en ayant des enfants, j'ai encore besoin, moi, de raconter des histoires. Parle à l'enfant que j'étais et que quelque part je suis encore. I być może potrzebuję, jestem teraz już dorosły, sam jestem ojcem, ale potrzebuję historię, opowiedzieć sobie jakieś historie temu dziecku, które jest we mnie. Alors je le fais pas dans tous mes livres, parfois j'écris des thrillers très réalistes, très durs. Nie, oczywiście zdarza się to nie we wszystkich książkach, czasami są to książki bardzo twarde, bardzo realistyczne. Dans certains romans où il y a une petite part de rêve ou de cauchemar, quand le surnaturel n'est pas très loin. Ale w niektórych powieściach jest albo marzenie, albo koszmar. To już to nie są bardzo odległe odczucia. Amuse dans ce métier d'écrivain, c'est de pouvoir surprendre les livres. Dans un roman, ils vont être plongés dans un thriller très réaliste, et dans le roman après, ils vont être dans un thriller plus étrange, parfois même fantastique. To, co mi się podoba w moim zawodzie pisarza, to, że mogę napisać thriller, który będzie bardzo rzeczywisty, a następna moja książka będzie bardziej thrillerem pełnym fantazji, mało realistycznym. Et ça, je me rends compte maintenant que c'est probablement un héritage du lecteur que je suis, de Stephen King, qui justement, dans ses livres, fait des romans parfois qui sont très psychologiques, très réalistes, et parfois des romans très fantastiques, avec de l'horreur, etc. I teraz zdaję sobie sprawę, że to jest swego rodzaju spadek czytelnictwa mojego Stevena Spielga, ponieważ on właśnie taki jest, że niektóre jego powieści są bardzo rzeczywiste, bardzo twarde, a inne są bardzo takie idylliczne. Stephen King, a pas Stephen Spielberg. Stephen King, przepraszam, Stephen King. Czy nie jest tak właśnie, że ten strach, który w nas wywołujesz właśnie niektórymi książkami, jak na przykład Sygnał, ma na celu wytworzyć w nas jakieś takie właśnie przygotowanie na zło? Est-ce que c'est pas, est-ce que cette peur que tu veux réveiller chez nous, par exemple par ce livre, Le Signal, est-ce que tu veux pas nous préparer au mal? Le Signal, c'est un roman qui ressemble à un divertissement.
comme une série fantastique américaine, mais qui en réalité, je pense, j'espère, nous fait réfléchir à beaucoup de problèmes du monde actuel. J'ai développé. Le Signal to jest taka powieść, która byłaby taką fantazyjną serią amerykańską, ale która ma w nas spowodować myślenie nad bardzo trudnymi, rzeczywistymi sprawami. Je ne peux pas dévoiler la fin du roman, mais ce que je peux vous dire, c'est un roman qui nous questionne sur notre rapport à la technologie, par exemple. Nie mogę zdradzić końcówki powieści, ale ma to być powieść, która ma nam zadać pytania na temat naszego stosunku do nowych technologii. Sur notre façon de communiquer entre nous au sein d'une cellule familiale, au sein de son cocon familial, mais aussi au sein d'une ville et donc dans toute la société. Ma to być sposób na zastanowienie się nad sposobem rodzajem naszej komunikacji, zarówno w domu, w tym ciepłym otoczeniu, jak również na przykład w mieście, czy też w społeczeństwie. Un bon roman, c'est un bon divertissement avec des émotions, mais c'est aussi un livre qui pose des questions. Dla mnie dobra powieść to jest rozrywka, ale również pewna refleksja i stawianie pytań. Et quand je lis un livre, si à la fin, une fois que je l'ai terminé, j'ai le sentiment non seulement d'avoir eu du plaisir à le lire, mais qu'en plus, il me pousse à réfléchir à différentes choses. Alors, dans ce cas-là, je pense que j'ai lu un bon livre et c'est ce que j'essaie de faire quand je... Kiedy czytam jakąś książkę, chciałabym, aby ta książka sprawiała mi przyjemność, ale również zmusiła mnie do myślenia i w ten sposób też piszę swoje książki. Chciałabym, aby moja dobra książka też zmuszała czytelników do myślenia. Par exemple, Le Signal, c'est un roman dont les héros sont une famille. New York pour venir s'installer dans une petite ville. Na przykład w Sygnale bohaterami jest rodzina, która opuszcza Nowy Jork i zamieszkuje w małej miejscowości. Famille-là, chaque membre va être confronté à une histoire particulière, que ce soit légende sur les sorcières de Salem, ou bien sur l'histoire de cette ville, ou bien d'autres choses encore. I każdy z członków tej rodziny będzie musiał stawić czoła pewnym legendom, pewnym problemom. Czy to będą legenda czarownic Salem, czy to będą problemy, czy też historia samej tej miejscowości. C'était d'avoir des personnages différents, des problématiques différentes. Alors que c'est la même famille, avec des générations différentes, l'héroïne a des problèmes particuliers, elle suit une histoire, son mari une autre histoire, les enfants sont encore dans une autre histoire, et tout ça va petit à petit se rassembler pour nous raconter une grande histoire. Ça... Na przykład każdy z członków tej rodziny będzie miał swoje własne odczucia i odkrycia. Bohaterka ma swoją historię, jej mąż będzie przeżywał swoją historię, jej dzieci własne, ale w pewnym momencie to wszystko się połączy w jedną wielką historię. C'est ça qui m'amuse, c'est d'avoir des petites histoires qui se rassemblent pour nous montrer que finalement ce roman qui parle d'une famille qui a des problèmes, qui vit une aventure particulière, finalement parle de toutes les familles du monde. Cette petite ville, à son échelle, c'est aussi le monde entier quelque part. Te małe historie, które łączą się w jedną całość, ta rodzina, która przeżywa swoje własne problemy, to jest historia wszystkich rodzin na świecie i to jest jak gdyby historia całego świata. Bardzo ambitnie, bardzo ciekawie i właśnie to, co powiedziałeś, czyli ta chęć przekazania przez książkę bardziej rozrywkową, innych problemów, tak naprawdę poważniejszych problemów, jakie dotykają ludzkości, społeczeństwa, sprawia, że chcecie zadać pytanie wprost, czy interesujesz się bieżącą polityką, czy to Francji, czy też światową, ale wnioskuję, że tak, skoro chcesz właśnie problemy przemycać, że tak powiem, do książek, które
mają nam dostarczać rozrywki, ale widzę, że mają też w nas wywoływać dodatkowe zastanowienie się i myślenie nad innymi problemami. Tu as un projet très ambitieux, mais très intéressant en même temps. Je vois justement dans ces livres, c'est passionnant que par un livre, par un divertissement, tu veux montrer, tu veux toucher d'autres problèmes, les problèmes de l'humanité, les problèmes de société. Donc j'ai envie de te poser une question, mais je pense que de toute façon la réponse est oui. Est-ce que tu t'intéresses à la politique française, à la politique mondiale? Et justement, à partir de ce divertissement, tu veux forcer le lecteur à réfléchir aux problèmes actuels? Oui, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas être un romancier, c'est un observateur qui voit des choses dans le monde et qui s'en sert pour écrire ces histoires. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Pisarz to obserwator świata otaczającego go i poprzez swoje pisanie chce opowiedzieć to, co widzi. Même dans un thriller, dans un roman policier fantastique, il doit y avoir une base réaliste qui parle de nous, qui parle de notre monde. Donc, s'intéresser à la politique, s'intéresser à l'évolution, c'est essentiel. Tak, oczywiście, nawet w thrillerze, w jakiejś policyjnym powieści musi być jakaś część świata rzeczywistego, świata, który nas otacza i oczywiście trzeba go opisać. Dans un roman comme Le Signal, on parle un petit peu de la politique de la ville, le maire de la ville, c'est un moyen aussi de mettre en scène les politiciens du monde. Tak, oczywiście, zresztą w Sygnale jest również, pojawia się burmistrz tego miasteczka i to też jest ukazanie polityków, aktualnych polityków. Éviter de parler politique maintenant parce que je vais être très très dur avec beaucoup de politiciens sinon. Nie powinienem mówić teraz o polityce, ponieważ byłbym bardzo twardy w stosunku do aktualnych polityków. On vit un confinement à cause du Covid et donc les commerces essentiels ont le droit d'ouvrir et donc en France vous pouvez aller acheter du vin chez un vendeur de vin puisque c'est considéré comme un commerce essentiel. Par contre, les libraires n'ont pas le droit d'ouvrir, donc en France ne sont pas considérés comme essentiels. Jak wiecie, we Francji jesteśmy teraz, mamy okres zamknięcia bardzo, bardzo drastycznego i mogą być otwarte tylko sklepy niezbędnymi rzeczami, między innymi z winem. Na przykład sklepy z winem mogą być otwarte, ponieważ jest to uważane za produkt niezbędny, natomiast księgarnie są zamknięte, książki nie są produktem niezbędnym. No to widzisz, Maksym, pocieszę cię, że ta niekonsekwencja w działaniach tutaj walczących z pandemią jest też domeną polskiej polityki. Bo no widzisz, my na szczęście księgarnie mamy zamknięte, przepraszam, mamy otwarte, ale rząd pozamykał inne miejsca, na przykład biblioteki są zamknięte, tak jakby tam były wielkie skupiska zarazy, a już od miesiąca sale fitnessu są zamknięte, więc wydawałoby się, że w Polsce, dla której zgodnie z tą filozofią, o której powiedziałeś, książka jest produktem niezbędnym do funkcjonowania, to tylko dlaczego mamy znacznie gorszy wskaźnik czytelnictwa niż we Francji? Je peux te dire qu'en Pologne, c'est pareil. Les non-conséquences de la lutte avec la pandémie, c'est pareil. En Pologne, les librairies sont ouvertes, mais les bibliothèques sont fermées. Les salles de sport sont fermées depuis un mois. Donc, on peut dire que pour les gouvernements polonais, le livre est un élément essentiel, indispensable, mais en même temps, on peut pas l'utiliser. Ale czytając książki możemy się oderwać trochę od tych problemów, albo przynajmniej nie stresować się nimi aż tak bardzo i
i to zadanie spełniasz dla nas, czytelników, w sposób doskonały. Muszę tutaj powiedzieć, że bo dostajemy komentarze od Twoich czytelników i tutaj jedna z Twoich czytelniczek, która też jest fanką książek Stephena Kinga, powiedziała, że Twoje książki są jeszcze lepsze, znacznie lepsze od książek właśnie tego znanego amerykańskiego pisarza. Mais on peut lire les livres et on peut laisser un petit peu de côté les problèmes du monde du jour et du monde quotidien qui nous entoure. Je dois dire que toi, d'une façon exceptionnelle, tu nous permets de justement laisser ces problèmes de côté. Je lis là les commentaires des personnes, d'une de tes lectrices, qui est en même temps fan de Stephen King, mais qui vient d'écrire que tes livres sont bien mieux que ceux de Stephen King. I też muszę powiedzieć, że czytelnicy tutaj koniecznie chcą kontynuacji trylogii Zła, czy też w zasadzie już mamy cztery tomy z cyklu. W związku z czym pytanie, czy masz w zamyśle dalsze losy bohatera Josha Brolina? Et je dois dire aussi que les lecteurs veulent la continuation de la trilogie du mal, bon, les quatre livres de la trilogie du mal. Est-ce que tu penses à la suite de la vie du héros? Oui. Je dois avouer que oui. Je ne sais pas comment l'écrire, mais pendant longtemps, j'ai dit que je ne referais plus de livres avec Joshua Brolin, le héros. Maintenant, depuis quelques années, j'ai changé d'avis, mais j'attends le bon moment quand je sentirai que je suis prêt à l'écrire. Tak, muszę przyznać się, że tak, że myślę o tym. Długo, długo stwierdziłem, że nie chcę już kontynuować historii Josha Brolinga, ale od jakiegoś czasu, być może za kilka lat, wrócę do tego. Mais attention, Joshua Brolin est comme nous. La trilogie du mal, c'était il y a 20 ans. Il a vie aussi. Ale to jest taki bohater jak my, ponieważ trilogia zła ma już 20 lat i jej bohater również się zestarzał, tak jak my. No właśnie, ale myślę, że nie na tyle się zestarzał, by nie być już atrakcyjny dla czytelników, więc tu my wraz z czytelnikami cię zachęcamy do kontynuacji. Oui, d'accord, mais j'espère qu'il n'est pas quand même si âgé pour ne pas être attractif pour nous, pour les lecteurs. Donc vraiment, on voudrait beaucoup que tu écrives quelque chose. Książka Sygnał ukazała się we Francji tak naprawdę, patrzę na daty, ale tak, 2 lata temu. W międzyczasie pojawiły się jeszcze na rynku francuskim dwie, Insecte i L'Illusion, ta druga to chyba nawet niedawno. My te książki dopiero wydamy w niedalekiej przyszłości. Czy możesz w takim razie tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, o czym jest każda z nich? Le Signal vient d'être édité, mais en France, ce livre a été édité, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Depuis, il y a eu 2 autres livres qui ont été édités, que nous voulons aussi le faire en polonais, Insecte et L'Illusion. Est-ce que tu peux nous dire en 2, 3 mots ou 2, 3 lignes de quoi il s'agit? Alors, Insecte, c'est un roman policier, un peu dans l'esprit de la trilogie du mal, mais avec un nouveau héros qui s'appelle Atticus Gore et qui est policier à Los Angeles. Insecte, c'est taka powieść policyjna z bohaterem, który jest policjantem w Nowym Jorku. Et c'est une histoire particulière puisque à la fois, c'est la disparition d'une jeune fille à New York et une détective privée qui enquête sur cette disparition. Et en même temps, il y a ce personnage d'Atticus Gore, policier à Los Angeles, qui enquête sur un crime très, très étrange que je vais brièvement vous raconter après. Jest to historia zaginięcia młodej dziewczyny w Nowym Jorku i poszukiwania jej przez prywatnego detektywa i jednocześnie pojawia się postać Atticusa Gora, który jest policjantem, który stara się rozwikłać bardzo dziwną historię zbrodni. Atticus Gore, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un flic, il est gay,
Il écoute du métal, de la musique métal, toujours très très fort. Il est très solitaire et il est très très doué dans ce qu'il fait en tant que critique. A Titus Gore jest to osoba, którą bardzo lubię, ponieważ jest to chłopak, homoseksualista, jest troszeczkę taki samotny, jest bardzo inteligentny, jest doskonały w tym, co robi, w swojej pracy. Il arrive sur une scène de crime particulière, puisque c'est un homme qu'on a vu rentrer la veille et qu'on retrouve le lendemain en état de squelette, avec ses vêtements, avec beaucoup d'insectes autour de lui, morts, comme s'il avait été dévoré par des insectes, qui est possible, mais sur des mois et des mois. Or là, ça s'est passé en une nuit. Jest to historia zbrodni kogoś, kto gdzieś się pojawia dzień wcześniej, na następny dzień znajduje się resztki właściwie, jest to szkielet pokryty ubraniami i wokół jest mnóstwo owadów i wydaje się, że jego całe ciało już zostało pożarte przez te owady. Normalnie to się dzieje w ciągu kilku miesięcy, a tutaj to się stało w ciągu jednej nocy. I jest pożarty przez te owady. L'illusion, c'est un tout nouveau roman qui vient de sortir en France il y a à peine 2 semaines. Ça se passe dans une station de ski en France pendant l'été, quand la station de ski ne reçoit plus aucun touriste. Elle est déserte. L'illusion to powieść, która pojawiła się, została wydana 2 tygodnie temu. Akcja dzieje się w stacji narciarskiej w okresie wakacyjnym, więc w okresie, kiedy nie ma tam zbyt dużo turystów. Et le héros est un jeune homme d'une trentaine d'années qui arrive pour quelques mois parmi les saisonniers, ceux qui vont travailler là pour entretenir la station pendant l'été. Et donc, il y a une dizaine de personnes uniquement dans toute cette immense station pendant tout l'été. Bohater ma 30 lat, pojawia się w takiej pracy sezonowej po to, aby właściwie utrzymać tą stację narciarską w tym okresie takim martwym. I właściwie w tej całej stacji mieszka, żyje tylko około 10 osób. Bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et toute la question du roman est de savoir qui est criminel dans l'histoire, parmi la dizaine de personnages. Pourquoi? Et est-ce que ce n'est pas le héros finalement? Est-ce qu'il n'est pas fou? Ou est-ce que le roman est peut-être fantastique? Toutes ces questions sont posées dans le roman. I cała historia to jest, opiera się na tym, kto jest zbrodniarzem. Kto spośród tej dziesiątki osób jest zbrodniarzem? Dlaczego? Czy to być może jest ten sam bohater, który dokonał zbrodni? Jest to powieść troszeczkę fantastyczna i poszukiwania sprawcy. Czyli wróciłeś do Francji z akcją, a Donc, tu es revenu en France pour l'action de ton roman. Tak, na tą ostatnią powieść, tak. A co masz w planach? Czy to, czego doświadczamy ostatnio, czas pandemii i wielu zjawisk, jakie się z tym wiążą, czy to w jakiś sposób znajdzie odzwierciedlenie w twojej następnej książce? Quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce que ce que nous vivons, cette pandémie autour de nous, est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans tes prochains romans? J'ai pas envie de parler de la pandémie dans un de mes livres parce que je trouve que la situation est déjà tellement triste que ça ne m'inspire pas. J'ai pas envie de passer un an de ma vie à écrire sur ce sujet-là. Nie mam ochoty pisać o pandemii. Wydaje mi się, że to, co się dzieje wokół, już jest na tyle smutne, że nie mam ochoty spędzać kolejnego roku, aby o tym pisać. En revanche, je suis en train d'écrire un thriller, un nouveau roman, une enquête policière avec un tueur en série, quelque chose de tout à fait horrible. Pracuję teraz nad thrillerem. Jest to historia seryjnego mordercy i jest to coś okropnego. La première fois, je crois, que j'arrive à me faire peur avec des choses réelles, alors que dans le Signal, je me faisais peur avec des choses fantastiques. I po raz pierwszy boję się czymś, co jest rzeczywiste, ponieważ w sygnale ta
boję się z powodów fantastycznych. Natomiast tu jest to, są to rzeczy bardzo rzeczywiste, które sprawiają, że się boję. Ça, c'est le roman que je suis en train d'écrire en ce moment. Et en même temps, je prépare un autre roman. Là-dedans, c'est un cahier de notes avec le livre qui viendra après. I teraz to jest jeden powieść, którą piszę i tutaj pokazywałem notatnik z przygotowania następnej książki, którą wydam później. Un roman... Comment dire, à la fois un thriller et en même temps un roman qui parle de, du sens de la vie. Jakby to opisać? Z jednej strony jest to na pewno thriller, ale będzie mówić o sensie życia. Et de cette manière-là, ça parlera probablement un peu de ce que l'on vit en ce moment, mais je ne parlerai pas de pandémie. Mais... Będzie to na pewno opowiadać o tym, co teraz przeżywamy, ale na pewno nie będzie o pandemii. Chciałam Cię jeszcze zapytać o muzykę, bo w zasadzie prawie do każdej książki zamieszczasz jeszcze instrukcje, których utworów muzycznych powinniśmy słuchać, by lepiej wejść w świat przez Ciebie wyobrażony, bo te wskazane właśnie utwory muzyczne Tobie pomagały ten świat wykreować. No i właśnie, to moje pytanie. Czy najpierw dobierasz muzykę i potem ta muzyka cię inspiruje i lepiej ci się buduje akcję, mając w tle dźwięki muzyki inspirujące do działania, czy też odwrotnie, najpierw piszesz, a dopiero później pojawia się ta muzyka? I tak samo chciałam cię podpytać o motta, bo każda z twoich książek jest opatrzona co najmniej jednym mottem, które mają też nas wprowadzić pewien świat. Czy od tego zaczynasz? Właśnie jaka jest twoja metodologia pracy? Je voudrais te poser encore une question sur ton la musique, puisque dans chaque avant au début de chaque de tes œuvres, tu fais une petite instruction sur quelle œuvre musicale il faudrait écouter en lisant ce livre. Est-ce que pour entrer dans le monde que tu crées pour est-ce que quelle est ta méthodologie? Est-ce que tu choisis d'abord la musique et cette musique te met dans une certaine atmosphère et tu construis ton roman et l'atmosphère, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu construis ton roman et ensuite tu cherches la musique qui va avec? Pareil pour les mots que tu mets au début, souvent tu mets un ou deux une ou deux phrases qui doivent nous inspirer. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu choisis d'abord ou après? En fait, sur la musique, je sélectionne la musique dont j'ai besoin pour écrire les scènes en fonction de leur atmosphère. Jeżeli chodzi o muzykę, to wybieram muzykę pod względem tego, tych scen, które mam napisać, żeby stworzyły atmosferę do tego, co chcę napisać. Avant d'écrire, avant d'être en train d'écrire un livre, quand je suis dans la phase de préparation avec toutes mes notes, à ce moment-là, j'écoute énormément de musique de film que je sélectionne en fonction des atmosphères dont je vais avoir besoin. Et au moment où j'écris, je reprends celles qui me semblent les plus intéressantes. W momencie, gdy przygotowuję się do napisania, gdy zbieram dokumentację, słucham mnóstwo muzyki, ogromnej ilości muzyki filmowej i później wybieram tą muzykę, która mi będzie pasowała do tego, co chcę napisać. Quand j'écris, la musique me permet d'avoir comme un écrin, un cocon autour de moi qui me coupe du reste du monde. Kiedy piszę, muzyka powoduje, że mogę się odciąć i zdarzyć się w takiej swojej własnej świecie i odciąć mnie od świata zewnętrznego. Et c'est pour ça qu'elle est très importante et en même temps je veux surtout pas que la musique puisse m'inspirer quelque chose qui n'est pas prévu. Si ça doit venir, j'essaie de bien réfléchir à ce que c'est utile au roman ou pas. Mais je veux que la musique soit là pour m'accompagner, pas pour m'inspirer vraiment. Jest to bardzo ważne, dlatego muzyka jest bardzo ważna, ale nie chcę, żeby muzyka mnie inspirowała. Muzyka ma mi towarzyszyć. Jeżeli coś mnie zainspiruje,
to muszę najpierw pomyśleć o tym, czy to ma sens w mojej powieści. Si je laissais la musique m'inspirer, je pourrais très vite commencer à écrire des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était prévu. Et le roman m'échapperait, toute l'intrigue pourrait m'échapper. Gdybym pozwolił, aby muzyka mnie inspirowała, bardzo szybko bym dał, poleciał za tą inspiracją i oddaliłbym się od tego, co chciałbym napisać, od powieści i tych elementów, które chciałem stworzyć. De la même manière, les phrases que je mets en exergue au début de mon livre sont des phrases, des extraits de livres souvent, qui sont, que je mets à la fin et qui sont là pour essayer d'orienter le lecteur sur une compréhension particulière du roman qu'ils vont lire. Podobnie z mottami, które umieszczam, są to fragmenty książek, które mają naprowadzić czytelnika w to, co chcę mu przekazać. To teraz chcę przekazać ci informację od jednego z twoich fanów. O, to jest też ten obraz. Jeden z twoich fanów chciał podziękować ci za to, że twoje książki pozwalają nam przenieść się do różnych miejsc, czy też innych epok, jak w książkach, które wcześniej pojawiły się, bodajże to było Lewiaton i Otchłań Nicości, bodajże taki mieliśmy tytuł. Przenieśliśmy się o 100 lat wcześniej do Paryża, początku XX wieku. Natomiast tu czytelnik chciał podziękować, że ta inspiracja z książek twoich czerpana sprawiła, że udał się specjalnie do Mont-Saint-Michel na skutek lektury książki Krew czasu, Le Sang du Temps. Je voudrais te transmettre alors les mots, les paroles d'un de tes fans qui voudrait te remercier parce que tes livres le transportent, le transfèrent vers différents lieux ou époques comme Léviathan, comme L'âme du mal. Il a même fait un voyage au Mont-Saint-Michel après la lecture d'un de tes romans. I mam też pytania od czytelników odnośnie ekranizacji, bo twoje książki to wręcz gotowe materiały na film. Wiele książek Stephena Kinga zostało zekranizowanych. A co z twoimi? Czy świat filmu jeszcze się nie zainteresował, czy też może trwają już jakieś negocjacje, o których może wiesz? J'ai aussi des questions sur l'ekranizacja de tes romans, puisque on... Il demande à être écranisé comme les romans de Stephen King. Est-ce que le monde du cinéma ne s'est pas intéressé encore à tes œuvres ou est-ce qu'il y a déjà des négociations en train de se faire? Et sur plusieurs de mes livres, et notamment sur Le Signal. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on est très ambitieux et qu'on essaie de faire les choses bien. Et en plus, c'est pour un projet international, donc... C'est extrêmement compliqué à mettre en place. Trwają rozmowy, między innymi jeżeli chodzi o sygnał zresztą, ale są to bardzo ambitne projekty na skalę międzynarodową i przede wszystkim chciałbym, żeby były doskonale i bardzo dobrze zrobione, więc to niestety wymaga dużo czasu i przygotowań. To, czy mamy kciuki, żeby te rozmowy powiodły się i byśmy któregoś dnia zobaczyli właśnie choćby sygnał na ekranach pewnie naszych telewizorów, bo to tak widzę, że to mógłby być świetny serial, bo zbyt wiele tam się dzieje, żeby z tego zrobiono jeden film. Donc on croise les doigts pour justement un jour voir peut-être sur notre poste de télé, parce que le signal, je pense qu'il faudrait en faire une série, parce qu'il y a tellement de choses qui se font qu'on ne peut pas faire un film, il faudrait toute une série. En cours pour le signal, c'est une série télé. Tak, zresztą dokładnie tak, jeżeli chodzi o sygnał, ma to być seria filmowa. Będziemy zmierzać już powoli do końca. Ja tylko jeszcze chciałam naszym czytelnikom podkreślić fakt, że książki Maksima sprzedały się do ubiegłego roku w ilości powyżej 7 milionów egzemplarzy. To jest rzeczywiście imponująca ilość.
On arrive à la fin de notre rencontre. Je voudrais juste, comme information pour nos lecteurs, dire que tes livres se sont vendus à 7 millions d'exemplaires. C'est énorme comme nombre. Oui, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir des lecteurs formidables. Ça, 7 millions, c'est en France. Mais j'ai la chance aussi d'avoir des lecteurs en Pologne. Et je les remercie parce que j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir venir en Pologne plusieurs fois, parfois faire même des séances de dédicace dans les librairies et de rencontrer certaines lectrices, certains lecteurs. Et je garde des souvenirs émus de ces moments et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de le reproduire, de refaire. Tak, mam to szczęście, że mam wspaniałych lektorów, czytelników. Te 7 milionów to są egzemplarze sprzedane we Francji, ale mam również czytelników gdzie indziej, między innymi w Polsce i dzięki temu zresztą mogłem kilka razy przyjechać do Polski, nie tylko by spotkać się podczas rozmów, ale również, żeby uczestniczyć i podpisywać książkę i spotkać się z czytelnikami i czytelniczkami w wielu miejscach. I są to bardzo miłe spotkania, które zawsze bardzo ciepło wspominam. Właśnie, plan był taki, żebyś odwiedził Polskę w tym roku. No niestety pandemia przeszkodziła, ale myślę, że w przyszłym roku już te plany uda się zrealizować i wtedy, i tu odpowiadając na pytanie jednej z czytelniczek, uda się zdobyć dla czytelników od ciebie autograf, bo w obecnej sytuacji no może udałoby nam się wysłać jakąś partię książek do ciebie, ale z uwagi na ograniczenia pandemiczne, pewnie poczta w tej chwili też gorzej wszędzie działa, więc obawiam się, że na razie to może być proces dość utrudniony. Justement, il y avait aussi un projet de visite en Pologne cette année, mais malheureusement, à cause de la pandémie, ça n'a pas pu aboutir. Nous espérons qu'on pourra réaliser cette visite l'année prochaine. Et là, en réponse à une de nos lectrices, je voudrais dire que j'espère qu'on pourra avoir aussi une séance de signature, parce que là, peut-être qu'on pourrait t'envoyer des livres à faire signer, mais je pense que aussi à cause de la pandémie, la poste ne fonctionne pas comme avant et ça serait un petit peu problématique. J'espère qu'on pourra bientôt tous se retrouver et partager nos émotions de lecteurs dans des librairies. J'espère bientôt. Mam nadzieję, że uda nam się niedługo spotkać i porozmawiać o naszych odczuciach jako czytelnikach w wielu księgarniach. Mam nadzieję, że to się zdarzy niedługo. Prenez tous soin de vous et lisez de bons livres. Proszę dbać o siebie i czytać dobre książki. Zanim się pożegnamy, muszę cię koniecznie spytać o tą fantastyczną lampę, tak, która jest za twoim fotelem. W częściowym szkielecie człowieka, prawda? Avant de te dire au revoir, il faut que je te pose la question sur la lampe qui se trouve derrière toi, un squelette illuminé. C'est mon inspiration. Quand je ne trouve pas un mot, quand j'écris, je me tourne vers lui. Je lui demande un conseil. Tak, to moje źródło inspiracji, kiedy brakuje mi czegoś, to odwracam się i proszę go o pomoc. La vérité, c'est que en fait, c'est un vrai squelette. C'était un critique littéraire qui a dit beaucoup de mal de mes livres. Vous voyez où? Tak naprawdę to jest prawdziwy szkielet krytyka literackiego, który napisał źle o mnie i właśnie tak skończył. No to rzeczywiście inspiracja niezła. Alors, une belle inspiration. Dziękuję ci bardzo. Przesyłam gorące uściski i pozdrowienia ode mnie, od naszego zespołu, a może i przede wszystkim też od wszystkich twoich fanów w Polsce, których przybywa i myślę, że przybędzie jeszcze dzięki lekturze sygnału, do czego wszystkich namawiam. No i do zobaczenia, myślę, w przyszłym roku w Polsce. Donc, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci. Avant de te dire au revoir, je te envoie toutes nos salutations aussi de la part de mon équipe, de tous tes lecteurs, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt en Pologne. Merci. Un grand merci. Dziękuję bardzo. Dziękuję Merci bardzo. beaucoup, merci, au revoir. I dziękuję bardzo pani Magdzie Bożek za świetne tłumaczenie naszego spotkania. Merci beaucoup, au revoir. Do widzenia.